trendy. To rzeczywiście zależy bardzo od sektora, bo zupełnie inna sytuacja w tej chwili przedstawia się w sektorze farmaceutycznym, a zupełnie inaczej wygląda sektor spożywczy czy podostawców komponentów samochodowych. Jeżeli mówimy o Europie, no to z perspektywy Stanów Zjednoczonych na pewno Europa nie jest najbardziej atrakcyjnym regionem w tej chwili, jeżeli chodzi o producentów komponentów samochodowych w porównaniu z Azją czy z Ameryką Południową. Natomiast patrząc tak naprawdę na to, co się dzieje w Polsce, w dalszym ciągu ten sektor się rozwija i widać, że może w perspektywie całej Europy, gdzie patrzymy na zarówno te, że tak powiem, droższe lokalizacje, jak Wielka Brytania, Niemcy czy Francja, Europa wygląda mniej atrakcyjnie, natomiast z punktu widzenia podostawców do konkretnych, że tak powiem, OMTs, Polska wygląda bardzo, bardzo atrakcyjnie i w dalszym ciągu wygląda, że przyciąga dosyć sporo firm zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i innych międzynarodowych produkujących tego sektora. Natomiast sektor spożywczy dla nas, ja mam wrażenie, że przynajmniej z perspektywy Polski jest w miarę kryzysodporny, bo widzimy dużą ilość reinwestycji, które bardzo często przekraczają wielkością, że tak powiem, zaangażowania kapitału, inwestycje greenfieldowe. Także wydaje się, że ten sektor się całkiem dobrze rozwija i też rokuje dobrze na przyszły rok, jeżeli chodzi o Polskę. Czy kraje ościenne stanowią dla nas dużą konkurencję? Parę lat temu tak, na przykład Czechy i Słowacja rzeczywiście były dla nas dużą konkurencją, natomiast ostatni rok pokazał, że rzeczywiście Polska bardzo dobrze się broni, jeżeli chodzi o konkurencyjność, natomiast konkurencje dla nas zaczynają tworzyć takie miejsca jak Rosja, z różnych względów, i Turcja na pewno. Turcja jest bardzo ciekawym rejonem, który przyciąga zarówno sektor spożywczy, FMCG, jak i sektor automotive przede wszystkim. Natomiast Rosja ze względu przede wszystkim na pewne ustawy, które zostały wprowadzone i wymogi od, że tak powiem, wymaganie od firm produkujących samochody, aby co najmniej 60% komponentów było produkowanych na miejscu. My, że tak powiem, będąc w Unii Europejskiej, nie do końca możemy tego typu ustawy tutaj wdrażać, żeby podnieść konkurencyjność. Natomiast na pewno Rosja jest dla nas dużą konkurencją, ale w tej chwili, jeżeli chodzi o ościenne kraje, to myślę, że Polska radzi sobie całkiem dobrze w porównaniu z naszymi sąsiadami. Niedawno we Wrocławiu zawiązał się kolejny komitet AmCham-owy, komitet, który zajmuje się stricte zagadnieniami produkcyjnymi. Czy możesz nam coś więcej o tym powiedzieć? Tak, zawiązał się we Wrocławiu tylko dlatego, że rzeczywiście dwie firmy, które akurat rozpoczęły tutaj ten komitet, pochodzą z Wrocławia, czyli PM i 3M. Natomiast ten komitet też planujemy, żeby obrady komitetu odbywały się w całej Polsce. Pomysł na to przede wszystkim wyszedł z tego, że jako AmCham organizujemy wielokrotnie spotkania dotyczące problematyki firm członkowskich, a na Dolnym Śląsku ta problematyka firm członkowskich dotyczy głównie sektora produkcyjnego, czyli nie wiem, istnienie stref ekonomicznych, konkurencyjność tak naprawdę stref ekonomicznych, pomaganie stworzenia lepszego miejsca do inwestowania dla firm produkujących, produkcyjnych w Polsce. Także myślę, że jest bardzo dużo zagadnień do omówienia, które na pewno AmCham Kraków wielokrotnie już podejmował. Natomiast chcielibyśmy też je omawiać szerzej i głębiej wśród firm produkcyjnych w Polsce. Tam, gdzie zainwestowały firmy amerykańskie, czyli to będzie Dolny Śląsk, na pewno tutaj rejon Katowic, Krakowa, Warszawa i Łódź. To są rejony, gdzie tak najwięcej jest tak naprawdę firm amerykańskich.